Poznajecie tę melodyjkę? Tak, tak, poznajecie tę melodyjkę. Kolejną po Star Warsach grą z LEGO serii jest LEGO Indiana Jones, więc będziemy sobie to teraz ogrywać. Ja tutaj tylko ustawiłem sobie... A, tutaj tak. Tak szybciutko sobie jakąś graficzkę tutaj ulepszymy. Chociaż tutaj za dużo to nie pogrzebiemy. No i gramy od razu. Ja w to kiedyś grałem, ale bardzo krótko i bardzo dawno, nic nie pamiętam i się zastanawiam, jak tutaj będzie rozwiązane to, że tutaj jest w zasadzie jedna główna postać. Nie ma też żadnych jakichś strojów do zmieniania jak w Batmanie i jak my będziemy tutaj, jak ten gameplay będzie wyglądał, to mnie zastanawia. Oczywiście grafika jest taka trochę jak w Gwiezdnych Wojnach, strasznie słaby anti-aliasing, wszystko takie trochę jest, niektóre krawędzie są brzydkie, ale... Znośna jest ta grafika, nie przeszkadza mi to w ogóle. Co pamiętam fabułę filmu w ogóle? Czy wiadomo, no generalnie jesteśmy Indianą Jonesem i szukamy jakiegoś tam skarbu. To jest pierwsza część. Pierwsza część to jest Poszukiwacze Zaginionej Arki. Niewiele pamiętam, ale tutaj ta fabuła jest i tak taka szczątkowa, więc generalnie ma się tym przejmować. Dajcie już grać, te cutscenki są niepotrzebnie takie długie. Dobra, jestem oczywiście Indianą Jonesem. Patrzmy, jakie sterowanie wygląda. Generalnie tak samo jak w Gwiezdnych Wojnach, to by było trochę dziwne, gdyby nagle było inne sterowanie. Proszę, proszę. O, tutaj zbieramy skarby, okej. Dobrze wiedzieć. To, jakby ktoś nie wiedział, to jest prawdopodobnie identyczna gra jak... poprzednie LEGO gry, w które tutaj grałem, czyli Batman i Gwiezdne Wojny. Nic tutaj się nie będzie za bardzo różnić, poza klimatem oczywiście. Ale sama mechanika gry to jak się walczy, jak się zbiera znajdźki, jakie są zagadki, ten mechanizm budowania, to wszystko to jest... No w zasadzie to samo. Kopiuj i wklej, można powiedzieć. Dlatego zaczynamy od przeorania tutaj wszystkiego, żeby zbierać klocuszki. Klocuszki są potrzebne... O, oh, fucking shit, właśnie. Klocuszki są potrzebne i nie... No nie, 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 i już się zdenerwowałem, sorry. I tam jest jakaś liana, czy ja mogę na nią skoczyć? Nie, nie. Nie wiem, już zginąłem dwa razy, więc nie chcę tutaj robić... Co to jest? Teraz... Aha, ty masz łopatę. O, sorry, sorry, sorry. Odsuń się! I ty umiesz kopać, tak? No to kop, ziomuś. Kurde, nie to. B. No dalej. A, i wykopałeś, co wykopałeś? Wykopałeś jakiś posążek. Jeszcze takie trzy, dwa? Z łopaty, je! Dobra. Tutaj idziemy do góry. Coś mówiłem i zapomniałem przez to, że głupio zginąłem. Nieważne. Ej, a mogę chyba po tych lianach jednak się... Dobra, tak. Nawet będę musiał tam iść, bo tutaj jest generalnie tylko chyba klocuszki. Teraz zobaczymy, obczajmy to, bo tutaj będzie... Właśnie. Weź to z tego swojego page'a. Aha, dobra, teraz zobaczymy, jak to działa, bo tutaj pewnie jest ta mechanika page'owania ważna. Press B. Aha, no dobra, czyli będziemy się bujać. Pyk. Pięknie. Pięknie. Aha, mówiłem, że musimy zebrać klocuszki. No, i nie ginąć najlepiej, bo jak się ginie, to właśnie się traci klocuszki. I wtedy, jak zapełnimy ten pasek, to mamy jakieś tam osiągnięcie. Znaczy, to są znajdźki po prostu. I oczywiście za te klocki można też coś kupować w sklepie, odblokowywać nowe postacie, jakieś tam specjalne cuda na kiju. Ja się zawsze staram te klocki zebrać. Znaczy... No właśnie, staram się. Nie zawsze mi wychodzi. Na ogół mi wychodzi. O. Ale czasami jest to trudne, no właśnie przez to, że ja dużo ginę w tej grze. No nie jestem... Okej, dobra, nieważne. Nie jestem... Jak widzicie zresztą, nie jestem dobry w tą grę. Dobra. Muszę się nauczyć, bo to jednak trochę... Trochę inaczej tutaj się gra, bo to lia... To... Jezu, jak to się nazywa? Lasso? Nie wiem. Jakiś page. Cholera wie, co to jest. No dobra, teraz ten ziomuś mi tutaj. Dobra, czy to jest do wykopania? Chodź tutaj. Nie to. Kop.
Kopsiomuś. Może szybciej? Bez B to pi. Co ja mam z tym zrobić? Aha, dobra, dobra. Okej, dobra. Czyli mamy tutaj coś takiego. Ja widzę, że tutaj Indiana Jones to jest taki po prostu ziomeczek tutaj, który będzie walczył i robił fajne rzeczy, a ten jego przydupas to będzie od czarnej roboty. Jak ty się nazywasz w ogóle? Bo nie wiem, chciałbym cię powyzywać jakoś, a nie wiem, jak się nazywasz, ziomuś. Będziesz nowym Robinem. Albo Anakinem. Zawsze w każdej Lego grze muszę mieć takiego barana do gnębienia. A jak ty się nazywasz? Kurde, jak on się nazywa? Okay. Satipo. Satipo, bez sensu imię, trzeba cię jakoś inaczej nazwać. Wymyślcie mu imię. W końcu tutaj na tym kanale się wymyśla imię, ale dobra. Dobra, nieważne, nie, to przyjdzie samo, przyjdzie z czasem wynajdę na niego jakieś wyzwisko. Chociaż ja nie wiem, czy on tu pewnie szybko się zmieni zaraz w jakiegoś innego przydupasu. A, okej, okay, dobra. Mogłem się domyślić, że to zaraz będzie jakaś pułapka paskudna. Czy ja będę miał jakąś broń tutaj? Czy będę się cały czas... Tłuk gołymi pięściami. O, dobra, chodź, muś. Robota jest. To będzie jeszcze ten trzeci posążek? Nie, to będzie coś innego. To jest do przeniesienia i... Co teraz? Aaaa. Wygląda na to, że tu będzie więcej zagadek, nie? No bo to wszystko jest w klimatach takich archeologicznych. I jakieś takie... Powinno być więcej chyba zagadek niż w Gwiezdnych Wojnach i w Batmanie. Tak bym obstawiał. No idź tam na to drugie. Aha, dobra, to nie jest. Myślałem, że trzeba naraz na jedno i na drugie. Ale to nawet dobrze, ja wolę, żeby było więcej zagadek niż walki. Ja nie lubię walki w tej grze, bo ta walka jest taka, no... No... Z jednej strony prosta, a z drugiej strony wkurzająca, no bo... Czasami głupio się ginie, traci się te kurde klocki, się człowiek wkurza. Ten niebieski to była podpucha tam. Bo on był na spadku i jak tylko go zebrałem, to zacząłem się ześlizgiwać i nie mogłem już nic z tym zrobić. Taka to jest właśnie gra. Która mnie podpuszcza ciągle. No, zgaduję, że mnie krokodyle zaraz zeżrą, więc staram się... Ale muszę klocuszki zebrać. Dobra, co my tu mamy? Mamy tą tratwę i tą tratwę można sterować? Aha, można, ale muszę tym drugim łebkiem. Ale tu jeszcze coś jest, muszę zacząć, czy... Dobra, tu nie mogę. Dobra, chodź, ziomuś, chodź. It's jump. Nie to. No. O, tak. Tylko jeszcze nie. Dobra, leci. No dobra, jest nieźle, jest nieźle. O. Zresztą. No, szybko, bo cię zaraz zeżrą. Tatibo, jak ty się nazywasz? Ja Boże, jakie głupie imię, kto mu to wymyśli? Dobra. Pyk, 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 pająki. To jest jakieś budowańsko. Pyk, 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 pyk. Dziękuję bardzo. Chyba się uda zebrać te krocuszki. Kurde. Panie, co to za pająkeły? O, znajdźka. Pięknie. Dobra, no już widzę mniej więcej, że to będzie właśnie takie więcej tutaj łażenia. Czy ja tam mam iść, czy to jest do znajdźki? To jest teraz podstawowe pytanie. Dobra, pójdę, najwyżej się cofnę. Raczej nie sądzę, żeby to był koniec poziomu. Zaraz. Dobra, to jest chyba dalsza część poziomu jednak. Albo nie. Tu jest śmierć. Brawo, Latkins. Brawo, Latkins. Nie, dobra. To jest na pewno dalsza część poziomu. To ja się jeszcze cofnę, bo wydaje mi się, że coś tam ominąłem. Ej! Panie, co to? Będzie siara, jak się okaże, że tam nic już nie ma, a ja się cofam i marnuję głupio czas. Nie. No właśnie na to. Właśnie na to głąbie. Dobrze.
Dobra, no tak, tu są jakieś kocyczki. Ja poszedłem okrężną drogą, a nie poszedłem... Znowu, przecież już raz zabiłem. Piękne bolki te mają. No dobra, tu zostało parę kocuszków dosłownie, nie wiem czy był sens. Dobra, a nie, tu jest jakaś jeszcze ta. Co to? Uuu, fajne. Można rzucić gidą. Ej, ale ja do niej mogę wskoczyć. Aha, takie coś. Oh fucking! O co tu chodzi? To jest jakaś zagadka chyba. W sensie... Czy mogę gdzieś tą dzidą rzucić? Oprócz tych pająków? Bo patrzcie, bo jak skoczę... Coś się dzieje. I co teraz? Kupię pająki? Nie wiem jak to zrobić, ale... Muszę pewnie jakoś... No nie jestem w stanie na dwóch tych. Musiałbym tego drugiego głąba. A gdzie ten drugi głąb jest? Nie mogę się w niego zmienić, on się gdzieś zgubił jak zwykle. Ziomuś, chodź, chodź. Chodź, chodź, bo tam jest znajdźka na pewno jakaś. Dobra, mamy to, mamy to. Jakoś koślawo chodzi. W ogóle jest jakiś koślawy. Pająki po raz nie wiem, który lejemy. Dobra, chodź, chodź, chodź. Patrz, łap tą dzidę. Znaczy nie dzidę, tylko... Nączę. Brawo, brawo ty. Ty, to gdzie jest, kurde, dalsza część poziomu? Ja już nie wiem. Tu czy tam? Dobra, idę tam. Tam na pewno. Bo tutaj jest główna brama. W sensie... Tam to było takie trudniejsze do wykminienia, więc obstawiam, że tam to było... Jezus, tyle czasu zmarnowałem przez to. Że tam będą znajdźki, a to będzie główna droga, tak mi się wydaje. Najgorzej jak mogłem zrobiłem to, jeżeli chodzi o kolejność. Dawaj, co tu jest? Co tu jest? Krzaczory. Dobra, ale powinno być luz z klocuszkami. Tak, to jest znajdźka. Jezu. Po co ja tam łaziłem? Dobra, mamy trzy znajdźki, mamy trochę... Klocki zaraz będą. Jak nie będę głupio ginął. I nie skończy się zaraz poziom. Nie zeżrmy teraz aligatory. W ogóle wskaczę tak z wody. Dobra. O, ale to zrobiłem. Profesjonalnie. Chodź, chodź. Chodź, ziomuś. No tak, no nie. Ale mnie zaskoczyłyście, pająki. Dobra, chodź. Chodź, ziomuś, chodź. Chodź, 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 chodź. Szybko, dobra. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj jakieś wejście do góry, pyk, 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 wodorosty, kurde, pajęczyny. Co to jest? Co się z tym robi? Tutaj trzeba coś postawić, mi się wydaje. Dobra, tu już... okej, okay. Czyli tu nie. Tam są jakieś, kurde, kolce. Kurde, nie wiem. Trochę mi się to nie podoba. Aha, dobra, już widzę. O kur... No przecież tam jest do strzelenia z dzidy. Znaczy nie z dzidy. Czemu ja ciągle nazywam to dzido? Tego bicza, o. O to mi chodziło! Tylko kurde nie złapał się za pierwszym razem. I głupio zginąłem znowu. Aha, dobra. Czyli tak, tutaj postawimy to. Staniemy tu. Ziomuś, skaczesz? Skaczesz, teraz ja tutaj i ty idziesz dalej, brawo. Brawo ty, brawo ty. Teraz ty musisz zrobić coś, żebym ja mógł tam wejść. Hyt! Brawo, ale to zrobiliśmy. Ale nie musisz się tu wracać, już idź stąd. Idź, bo mnie zaraz zepchniesz, dobra. On spadł, lepiej on niż ja. Pyk, pyk, pyk. Press B, tu co? Dobra, czyli mogę to też pociągnąć z tego. Okej, okay, budowańska. Kurde, no dość długie te poziomy. Znaczy nie, dobra, 15 minut jest. Ale pierwszy... Znaczy, może nie długie, ale... Jestem trochę zdziwiony, że pierwszy nie jest jakiś krótszy. W sensie pewnie normalny. Pyk. Fucking.
Chyba muszę to wykminić. Aha, tu są klocki, dobra. O, jest niebieski, pięknie. A jak ja tam mam skoczyć na tą drugą stronę? No nie, dobra, tam już nie doskoczy, nie wiem. Może. Dobra. Jakby ktoś nie wiedział, to tutaj większość rzeczy, żeby zebrać, żeby mieć 100%, żeby zebrać ze wszystkie znajdźki i niektóre klocki, to trzeba mieć poodblokowywane wszystko i za pierwszym razem się tego nie da zrobić. Nie lubię tego w tej grze. Bo nigdy nie wiem, czy nie mogę czegoś zebrać, bo jestem za cienki, za głupi. Kurwa! Jak teraz właśnie, albo czy po prostu jeszcze tego nie mogę zrobić, bo mi brakuje jakiegoś, jakiejś postaci, czy jakiegoś ulepszenia. O kurde! Pułapki, nie lubię pułapek. Ej, dobra, czyli tu mogę stanąć. Tu mogę stanąć, tu mogę stanąć. Tu mogę stanąć i tu mogę stanąć. Prosto. Bang. I tu będzie koniec poziomu i zabraknie mi... Nie, dobra, jeszcze nie. Zabraknie mi klocków, czy nie zabraknie mi klocków? No czemu ty, Latkens, jesteś taki ślepy? Skupiam na gadaniu i kurde... Ja normalnie jak gram w gry i nie nagrywam, to nie jestem taki cienki. No idź stąd, pająku! No bo tu trzeba coś przynieść, jakąś coś. Need a key to open, dokładnie, wiedziałem. O nie, są krokodyle znowu. Nie podoba mi się to. Shiny Silver Lego Object can be destroyed by blow. No dobra, czyli tak jak w innych wszystkich Lego grach. Świecące takie srebrne rzeczy można wysadzić, ale trzeba mieć coś do wysadzenia, nie? No, mogę nurkować? Czy nie? Nie mogę nurkować. Dobra, czy tutaj ja nigdzie nie wejdę? Są tylko te krokodyle. No dobra. Czyli ja chyba muszę skoczyć po prostu tam. A. Patrzcie, jakie sprytne. I most się zrobi? No, blisko. Pyk, 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 pyk. Koniec poziomu, fucking shit, i zabraknie mi klocku. Jak jest cutscenka, to jest koniec. Nie. Słabo, słaby, słaby wynik. Latkens, pierwszy poziom to powinieneś mieć na luzie klocki zebrane. Zaraz zacznie wszystko walić. O, jeszcze nie koniec, dobra, fajnie, fajnie, to mi się podoba. Czy tam mam iść, tak? Hyc! Kurwa! A nie, żyje, żyje, jeszcze żyje! Okej, okay, dobra, już myślałem, że zginąłem. Czy te spadające rzeczy mogą mnie zabić? Kurde, przesunąłem sobie mikrofon, bo myślałem, że to już koniec tego poziomu. A mnie nie mogą zabić, to chyba jest tylko taki efekt. Dobra, ja nie będę skakał, jestem spokojny, poczekam. Nie ma pośpiechu. To się tylko na niby wali. Pyk, 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 pyk. Dobra, ile klocków brakuje? Niewiele, niewiele, to musi się to udać. No czemu on się tego nie łapie? Ja pierdzielę, ty... Ziomek! No, ja pierdzielę, nie, nie! Ej, on się nie chce tego złapać! Halo! Jakie to jest głupie! I straciłem szansę na... zebranie wszystkich klocków. Dobra, nie, nie, no jest bez sensu. Połowę klocków straciłem w jednym miejscu, brawo. Nie mogę tego wykminić, bo czasami trzeba... Czasami wystarczy użyć tego lasa po prostu, a czasami trzeba skoczyć. I on nie kuma, jak już skoczę, a trzeba było nie skakać, to już dupa. Albo w drugą stronę, jak nie skoczę... Kurde, brawo Latkens, świetny, świetny wynik będzie. Jesteś pro graczem w LEGO gry.
Dobra, już teraz będę po prostu szedł do przodu, bo już tutaj i tak nie mam szans na klocki. No fucking shit, co tu się dzieje w ogóle? Cię buguje ta postać na drabinach, to już mnie zawsze w Batmanie wkurzało. W Star Warsach nie było drabin, raczej chyba z tego co pamiętam. Ale w Batmanie też te postacie się bugują na tych. Ja w ogóle zaraz nie będę miał klocków. Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba. Co to jest? Co to jest? Się pytam. Okej. No ekstra, ekstra. Dobra, kończ się już poziomie, bo mnie wkurzasz. Aha, no jeszcze musi być tak. Klasyczne uciekanie przed kamieniem. Ze skopaną kamerą. Dopiero co miałem taki poziom, kurde, w Gwiezdnych Wojnach. O, niebieski klocek. Znaczy, to jest tak jak w Gwiezdnych Wojnach. Jak zginę, to od początku. Dobra, nie, no fajny, fajny poziom, fajny poziom. Może jakieś klocki doniosę do końca. Ja widzę, jak to tak będzie wyglądać, to tutaj ja nie będę się starał uzbierać paska do końca, tylko dowieść jakiekolwiek klocki. O, znajdźka. Miło z twojej strony, grożę, chociaż mi znajdźki podsunęłaś pod gry. No dramatyczny ten pierwszy odcinek, sorry, ale... Powiedzmy, pierwsze koty za płoty, nie? No, muszę się nauczyć trochę gry. O, patrzcie. Złoty głąb. Czy to jest w ogóle jakiś hub w tej grze? Bo gdzie to by miało być? Jeżeli to jest kurde jedna wielka przygoda, to gdzie oni mieli... Gdzie on miałby wracać? Hub to jakby ktoś nie wie, to jest taka miejscówka, do której się wraca w grze, czyli tak jak mieliśmy kantynę w Star Warsach, a w Batmanie to była po prostu bat jaskinia. Ale tutaj to nie wiem w sumie, co tutaj może być hubem. Ale to jest chyba ten hub. To nie jest hub! Co, ja już gram w drugi poziom? Czy tu nie ma w ogóle podziału na poziomy? Hello! Co tu biega? Czy to jest cały czas pierwszy poziom? Ja nie wiem. No nie, mam teraz w ogóle jakiegoś innego typa, ale pasek kocków dalej zbieram. Ej, ludzie, o co tu chodzi? Dobra, ja muszę to zrobić już... Nie wiem, jak tutaj jest podział. Ale muszę to już zakończyć, bo miał za długi odcinek. No, natłukę tylko tych gnojów i kończymy pierwszy odcineczek, bo... Ale nie wiem, o co tu chodzi, tutaj w ogóle... Nie, no musi być podział na poziomy. Jo, oni się respawnują w ogóle, dobra, może to jest po prostu finałowa walka. Nie, to wygląda na jakiś w ogóle duży kawałek. A może trzeba uciec stąd? Może to są to takie większe poziomy? Dobra. Ja, może trzeba uciec stąd. Respawnujący się wrogowie, nie? Czyli można już po prostu zaliczyć wszystkie najbardziej wkurzające mnie rzeczy w tej grze. You can use whip? Aha, dobra, mamy to. Aha, musimy naprawić samolot, żeby uciec. Dobra, no to uciekajmy. Jeszcze coś tutaj nie działa. You have a spanner, you can just be to fix machinery. Aha, ty jesteś mechanik. Naprawiaj. Naprawiasz, czy co ty robisz? Czy ty co nurkujesz teraz, ziomuś? Naprawiaj samolot, powiedziałem. A, pięknie. Serio, nie doniosę żadnego klocka tutaj zaraz. Dobra, ale nie, to niebieskie to ja wezmę. Wiem, że już nie mam szans, ale... Żeby nie było wstydu. No, bigo! Naprawiasz to, czy nie naprawiasz? O, naprawiasz, dobra. Możemy już lecieć? Możemy skończyć ten poziom? Bo on mnie tylko upokarza. No. Jak to nie będzie koniec poziomu, to ja już nie wiem. Długie te poziomy tutaj, naprawdę. Na pewno dłuższe niż w Gwiezdnych Wojnach, ale w Batmanie w sumie też były długie.
On się bał węży. Pamiętam. Ja lubię generalnie Indiana Jonesa. W sumie kto nie lubi Indiana Jonesa? Level completed. Dobra, czyli tutaj też jest mnóstwo postaci. Tylko pytanie, czy to nie będzie, że Indiana Jones z biczem, Indiana Jones z pistoletem, Indiana Jones z czymś tam? Pewnie tak będzie. Bo nie było w całych czterech częściach tyle postaci, co tutaj jest. No zobaczymy. Jestem ciekaw tej gry, naprawdę jestem ciekaw. Chociaż no na razie widzę, że tutaj będzie chyba trochę trudniej. W sensie więcej takich elementów platformowych, na których ja zawsze ginę. Więc no przynajmniej będziecie mieć bekę ze mnie. Barnett College? Aha, czyli... Aha. Muszę wziąć kont... Nie, dobra. Czekaj. Czyli to jest ten hub. Ten uniwersytet jakiś tam, nie wiem, znaczy college, to nie jest uniwersytet. Też nie wiem, jak się tłumaczy college na polski. No trochę nie do przetłumaczenia. Ale tam, gdzie on wykładał, nie? Tak, to jest nasz hub. Dobra, nie będziemy tego huba tutaj oglądać, bo mamy już zaraz pół godziny na liczniku. Zobaczymy, obejrzymy sobie ten hub w drugim odcineczku. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się ta seria spodoba. A mam nadzieję, że będziemy tak przechodzić wszystkie po kolei LEGO gry. Jak macie jakieś protipy, to podpowiadajcie. Tyle ode mnie. Dzięki. Na razie. Cześć.